Cześć i czołem, Motorola Moto E przed Wami. Motorola, którą kojarzycie z klapkowatymi telefonami, to nie ta sama Motorola co dziś. Producent na przestrzeni lat przeszedł olbrzymią metamorfozę i w obecnej chwili mogę powiedzieć, że produkuje najlepsze budżetowe smartfony. Dzisiaj w moich rękach gości Motorola Moto E, która jest słabszą, ale i tańszą wersją Moto G. Sprawdzimy, czy warto zainwestować w ten model. Wizualnie Moto G i Moto E to wręcz bliźniacy. Nie oceniam tego zjawiska na minus, bo motki są bardzo eleganckimi urządzeniami, tyle że bez polotu. Główną różnicą odróżniającą Moto E od starszego brata jest dolny głośnik osłonięty srebrną wstawką. Od razu mówię, nie mamy do czynienia z głośnikami stereo, a szkoda, bo w telefonie za takie pieniądze byłby to niewątpliwie hit. Design telefonu jest niezwykle prosty. Surowa, ascetyczna bryła, delikatne błości na rantach smartfona oraz smukła budowa to przymioty tego smartfona. Nie da się ukryć, że jednym może to się podobać, ale do innych zupełnie nie trafiać. Ja jestem gdzieś po środku, bo Moto E nie robi na mnie szału, ale też nie mogę powiedzieć, że jest to brzydkie urządzenie. Mój komplet testowy zawiera drugą klapkę dołączoną do zestawu. Kolor czerwony niespecjalnie dobrze się sprawuje w tym modelu, bo aplikując tą pokrywę baterii miałem wrażenie, jakby telefon był z innej parafii. Ponadto ten dodatek w moim przypadku ma straszne niedoróbki, bo zakładając go na naszą motkę, pokrywa rusza się w poziomie, nie dając przy tym dobrego wrażenia. Po kilku dniach powiedziałem czerwieni Moto E nie i przeszedłem na standardową czarną nasadkę. Co do wykonania urządzenia, to w tej cenie szczególnie Samsung powinien uczyć się, co to znaczy dobrze stworzyć smartfon. Zresztą LG i Sony również mogli wziąć lekcję od amerykańskiego koncernu, bo jak na budżetowiec Moto E stworzona jest perfekcyjnie. Żadnych trzasków w obudowie, żadnych ruszających się elementów, wyłączając tą dziwną klapkę oczywiście, którą można używać bardziej jako mydelniczkę, bo tutaj swoją rolę spełnia wyśmienicie. Jeżeli komuś mało argumentów przemawiających za moją tezą, to poprę ją jeszcze jednym faktem dużej odporności na czynniki zewnętrzne i proces użytkowania. Rewers nie posiada żadnych, nawet najmniejszych rys, bo jest wykonany z solidnego materiału, jakim jest twardy gumowany plastik. Co prawda, błyszcząca ramka podatna jest na upadki, ale pamiętajmy, w jakiej półce cenowej się znajdujemy. Dokładne kwoty znajdziecie oczywiście w opisie. Waga smartfona wynosi 142 gramy, więc jest zupełnie ok. Tego samego nie można powiedzieć o grubości, bo 12,3 mm to zdecydowanie przesada. Używając ten model zupełnie się tego nie czuję, bo sprawdzając po jakimś czasie specyfikacje byłem wręcz w szoku. Wyprofilowane kształty maskują otyłość Moto E, dlatego mi korzystał się z tego smartfona wyjątkowo dobrze. Sama budowa nie skrywa nic ciekawego. Lewa krawędź nie została wzbogacona o jakiekolwiek elementy, ale producent nadrobił to sobie po przeciwnej stronie, gdzie znajdziemy włącznik oraz przyciski regulacji głośności. Z całego wykonania największe zastrzeżenia lądują pod ich kątem, ponieważ są w takiej, powiedzmy, geograficznej depresji. Coś na styl kibiców polskiej kadry, którzy przy każdym meczu muszą przełykać gorycz porażki. Przyciski są bardzo słabo wyczuwalne pod palcem i ciężko je wcisnąć, za co leci uwaga do notatnika. U góry smartfona znajdziemy złącze słuchawkowe oraz mikrofon multimedialny, a po przeciwnej stronie złącze micro USB. Z przodu Motorola umieściła oczywiście głośnik rozmów, czujniki światła oraz zbliżeniowy. Zabrakło niestety miejsca na kamerkę do wideorozmów. Wyobraźcie sobie teraz, że kupujecie telefon od operatora za złotówkę w najniższym abonamencie. Otwieracie pudełko, a tu ekran smartfona wygląda jak wyblakły papirus, co najmniej z czasów antyku. Często tak niestety bywam, ale biorąc Moto E tego nie zaznacie. Wyświetlacz o przekątnej 4,3 cala oraz rozdzielczości 540x960 pikseli nie jest oszałamiającym zestawieniem, bo 256 pikseli na cal jest standardowym wynikiem. Moje oko rozpaskudziło się po piątej galaktyce Samsunga, więc biorę na to również poprawkę. Ekran został wykonany w technologii LCD IPS, który spokojnie może konkurować z pierwszym Super LCD. Barwy są bardzo żywe, naturalne, kontrast jest świetny i aż chce się patrzeć na ten wyświetlacz. Do tego dochodzi wyrazista czerń oraz biel i w rezultacie Moto E zawstydza średnią półkę smartfonów. Kąty widzenia niestety jednak mnie zawiodły.
ekran IPS nie może pozwolić sobie na takie odchylenia od normy, bo momentami mamy do czynienia z efektem negatywu w przypadku ciemnych barw. Jeżeli Moto E wyświetla jasny obraz, to można powiedzieć, że jakość jest bardzo dobra z minusem, ale kosmos się dzieje, gdy korzystamy z ciemnego motywu. Bez okularów można stwierdzić, że ta cecha niestety jest na minus. Jasność ekranu jest całkiem. 354 kandele na metr kwadratowy to wynik bardzo ładny jak na budżetowca, a w pełnym słońcu motka sprawuje się nad wyraz dobrze. Nie miałem problemu z czytelnością wiadomości, gdy słońce mocno dawało po oczach, mimo że na moim wyświetlaczu przeważa kolorystyka czarna, która jak wiadomo jest trudniejsza dla smartfona przy takich warunkach. Nie wiem jakim cudem Motorola zabezpieczyła Moto E szkłem Gorilla Glass 3, bo to niezaprzeczalnie produkt ekskluzywny w telefonach. Żeby jeszcze było mało, szkło zostało pokryte oleofobową powierzchnią minimalizującą palcowanie się wyświetlacza. W rezultacie powłoka chroniąca główną część smartfona jest bardzo mocnym punktem motki, bo aż chce się przesuwać palcem po tym obszarze. Dodam jeszcze, że czułość na dotyk jest bardzo dobra, ale niestety telefon nie radzi sobie z obsługą innymi przedmiotami. Kto z Was stał, niech usiądzie, bo krzesło się przyda. Motorola Moto E jest częściowo wodoodporna. Co prawda nie posiada certyfikatu IP, jednak producent zapewnia, że smartfon jest odporny na zachlapania i zamoczenia w wodzie. Tyle w tym temacie, bo konkurencja leży na deskach i zaraz zostanie odklepany knockout. Przód smartfona prezentuje się fenomenalnie, ale walory rewersu już nie są tak okazałe. Tył Moto S skrywa jedynie aparat o rozdzielczości 5 megapikseli bez lampy doświetlającej, czy choćby autofokusa. Na temat zdjęć nie mogę nic pozytywnego powiedzieć. Barwy są mocno wyblakłe, kontrast bardzo słaby, ostrość jak pojawi się na fotkach to święto lasu, dlatego korzystanie z aparatu Moto M uważam podczas testów za ostateczność. 5 megapikseli nie brzmi tak źle, ale oferowana szczegółowość nawet nie jest akceptowalna i z tego względu gorzkie słowa krytyki lecą w kierunku Moto E. Motka nagrywa filmy w rozdzielczości 854x480 pikseli z 30 klatkami na sekundę. Nagrania wypadają zdecydowanie lepiej i pastwić się nad nimi nie mogę. Szczegółowość w tym przypadku jest dużo lepsza, ale brak dobierania ostrości na nagraniach mocno obniża poziom filmów. Musimy sobie poprawić po tym spadku formy nieco humor, więc zapraszam na przegląd podzespołów. Sercem smartfona jest dwurdzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 200 o architekturze Cortex-A7 i taktowaniu 1,2 GHz. Dochodzi procesor graficzny Adreno 302 i 1 GB pamięci RAM. Nie są to oszałamiające wyniki, ale do płynnej pracy zdecydowanie wystarczające. Na duży minus jest ilość wbudowanej pamięci na pliki wynosząca 4 GB, z czego zaledwie 2 GB znajduje się do dyspozycji dla użytkownika. Z tego względu nie pozostaje nic innego jak wyposażyć motkę w kartę SD, bo na szczęście takowy slot umieszczony pod pokrywą baterii już posiadam. Skoro już tu jesteśmy, to trzeba powiedzieć o niewymienialnym akumulatorze. Motorola chyba chciała wywołać ślinotok użytkownikom na widok delikatnie odsuniętego ogniwa, bo ten manewr inaczej po prostu tłumaczyć nie można. Sama bateria o pojemności 1980 mAh wystarcza na około dzień pracy, więc szału nie ma. Ładowarka, której nie otrzymuję w zestawie, jest obowiązkowym zakupem, bo gdzie nie pojedziemy, to będzie nam bardzo potrzebna. Z tego również względu zbyt długo na jednym ładowaniu nie pogramy sobie w gry, mimo że telefon radzi sobie z nimi bardzo dobrze. W swojej cenie motka może nosić przydomek telefonu gamingowego, bo zaskakująco płynnie chodzą nawet najbardziej wymagające tytuły. Jak to na linię Moto przystało, E pracuje na czystym Androidzie, w tym przypadku w wersji 4.4.4, do którego bardzo, ale to bardzo długo się przekonywałem, ale ostatecznie doszedłem do wniosku, że w słabszych telefonach to bardzo dobry pomysł. Interfejs działa super szybko, w trakcie testów telefon nie zaciął mi się ani razu, najmniejsze nawet lagi nie występują, więc szapoba przed producentem. Owszem, brakuje atutów nakładek systemowych, bo personalizacja tego urządzenia jest znikoma i ogranicza się do zmiany tapety oraz miejsca ikon na pulpicie. Oczywiście nie stoi nic na przeszkodzie, żeby doinstalować sobie z Google Play zewnętrzny launcher. Motorola Moto E przeciętnie radzi sobie z filmowymi kodekami HD. Co drugi klip jest nieobsługiwany, brakuje dedykowanej aplikacji filmowej, dlatego jeżeli planujecie na tym modelu oglądać wcześniej pobrane nagrania, to sugeruję wyposażyć się w lepszego playera, bo wbudowany jest bezużyteczny.
Muzyka w testowanym dzisiaj egzemplarzu jest dobra, z takim małym minusem. Głośnik zewnętrzny jest bardzo donośny i przy maksymalnej głośności oferuje dosyć czysty dźwięk, o ile nasz utwór nie posiada zbyt dużej ilości wysokich tonów, bo wtedy uszy już mogą boleć. Na dobrych słuchawkach jakość muzyki jest fajna, ale i tak nie jest to telefon dla melomanów. Wbudowana aplikacja Google Muzyka strasznie odstaje szatą graficzną od całej reszty systemu i to mi trochę się gryzło. Funkcjonalności nie może jej odmówić, ale w mojej opinii jest mało intuicyjna i aby dokopać się do equalizera, początkowy użytkownik straci sporo czasu. Internet kończy naszą przygodę z tym telefonem. Przeglądarka Google Chrome sprawuje się w porządku, strony renderują się pomyślnie i nie spotkało mnie żadne problemy podczas surfowania w sieci. Oczywiście flesza jak zawsze zabrakło, ale to nie powód, aby źle oceniać tą kwestię. Podsumowując. Motorola Moto E to rywal do takich smartfonów jak Galaxy Trend, Galaxy Core, LG L7 II czy Lumia 520. Po testach tego modelu mogę stwierdzić tylko jedno. Doszczętny, bezapelacyjny, całkowity knockout wszystkich dostępnych na polskim rynku popularnych smartfonów budżetowych. Jeżeli szukacie taniego telefonu, to Motorola Moto E jest jedynym słusznym wyborem. Przestrzegam przed kierowaniem się nazwą marki, bo dobrze wiem, że słowo Motorola może zniechęcać, ale to nie jest ta sama Motorola co 4-5 lat temu. Moto E gorąco polecam. To tyle z mojej strony, dziękuję Ci bardzo za wytrwanie do końca odcinka. Jeżeli nie subskrybujesz jeszcze kanału, to nie zwlekaj, bo przepadną Ci inne testy ciekawych smartfonów i tabletów. Jeżeli masz pytania, jakie urządzenie wybrać, to kieruj je do mnie i do innych smartfonowych pomocników zgromadzonych na moim Facebooku podanym na końcu filmu, jak i w opisie. Każdy chce kupić jak najkorzystniej sprzęt elektroniczny, dlatego możesz skorzystać w opisie z wyszukiwarki najciekawszych ofert. Jeżeli chcesz być na bieżąco z technologicznymi sprawami, to zapraszam na moją nową stronę www.mobileo.net, gdzie można będzie również przeczytać testy innych ciekawych urządzeń. Oczywiście zachęcam do odwiedzenia mojego Instagrama oraz zostawienia motywującej łapki pod filmem. Cześć i do następnych odcinków!